Demokracja, demokracja i troszeczkę legitymacja. Trochę przemówień na dzień dzisiejszy, gdy nadaje nasze radio Koncita. Co w demokracji jest bardzo, ale to bardzo ważne i tego w żadnym wypadku nie kwestionujemy. Ale są także legitymacje, o których można powiedzieć, że są głębsze. Można mówić o dwóch takich legitymacjach. Pierwsza z nich ma charakter historyczno-moralny. Odnosi się do historii, tradycji, języka, kultury, kodów kulturowych, do wspólnego zrozumienia i rozumienia sensu. To legitymacja ogromnie istotna, odnosząca się do świadomości społecznej, ale jeśli spojrzeć na Polskę, na polską tradycję, to także odnosząca się do pewnych bardzo konkretnych postulatów, przekładająca się na konkretne postulaty. To jest postulat wolności, równości i sprawiedliwości. Legitymacja drugiego rodzaju, którą można nazwać pragmatyczną, odnosi się do tego wszystkiego, co państwo ma zapewnić obywatelom. Można powiedzieć do tego, co państwo czyni, by potrzeby obywateli i potrzeby zbiorowości, wspólnoty w jakiś sposób obsłużyć. Można te sprawy opisywać w różny sposób, ale sądzę, że najwłaściwsze, najcielniejsze jest tu odniesienie się do kwestii bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zarówno historia państw, historia ich powstania jako pewnego fenomenu historycznego przekonuje do tego. Dziś, jeśli chodzi o państwa współczesne, ta legitymacja ma co najmniej 5 rodzajów. Chodzi tu o bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne, w nowoczesnym państwie także socjalne, o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w nowoczesnym państwie chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze i wreszcie o ten specyficzny rodzaj bezpieczeństwa, który każde państwo musi zapewnić swoim obywatelom wobec siebie samego. Bo państwo przecież dysponuje przymusem, państwo jest także rozdawcą dóbr i wszystkie te procesy, które związane są ze stosowaniem przymusu i rozdawaniem dóbr, mogą się patologizować, mogą prowadzić do różnego rodzaju nadużyć. No niestety, i chciwość i pazerność to właśnie mamy. Makryna Mieczysławska, czy ta Litka nasza. No to jedna Litka, jedna Makryna Mieczysławska. Tego jest bardzo dużo, bardzo dużo. Oczekuję dzisiaj od państwa bezpieczeństwa, wolności, równości i sprawiedliwości, która w Polsce zawsze związana jest solidarnością. Że to są te szczególnie ważne oczekiwania. Mamy dzisiaj Dzień Flagi, jutro jest Święto Konstytucji, Święto Narodowe. Wydaje mi się, że to jest stosowny moment dla podjęcia pewnej refleksji nad tym, jak te wszystkie kwestie układają się dzisiaj w Polsce. I zacznę od sprawy świadomości. Można powiedzieć, zacznę od dobrych wiadomości, od tego, co optymistyczne, tego, co cieszy. Wielkie dzieło środowisk patriotycznych, wielkie dzieło świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego przynosi efekty. Ofensywa pedagogiki wstydu, ofensywa tego wszystkiego, co godziła wartości wspólnotowe, wartości narodowe, przegrywa. I to przegrywa we wszystkich pokoleniach, w szczególności w tym najmłodszym. Dobro jest znów oddzielane od zła. To wszystko, co uczyniono dla pomieszania dobrego i złego, cofa się. Takie wydarzenia jak ostatnie obchody 6. rocznicy Smoleńska, czy pogrzeb pułkownika Szyndzieloża u Paszki, to są przykłady. Ale takich przykładów jest tysiące, wiele tysięcy. Możemy mówić o pewnego rodzaju odrodzeniu.
Możemy mówić o tym, że powstaje wielki biało-czerwony ruch. I on jest Polsce potrzebny. On jest Polsce potrzebny. Bo jego istnienie, jego tworzenie się jest warunkiem odnowy. Odnowy naszego państwa. Przed przeszło 4 wiekami Piotr Skarga pisał, że ci, którzy rządzą, powinni pożytków swoich zapomniawszy ludem sobie powierzonym kierować sprawiedliwie. Wielcy uczeni Leon Petrarzycki, Max Weber pisali, że nie da się stworzyć dobrego porządku życia publicznego bez elity, która kieruje się w swoich działaniach wartościami wyższymi, wartościami zasadniczymi, a nie osobistym interesem, nie poszukiwaniem dóbr materialnych, prestiżu, sławy. I rzeczywiście tego rodzaju ludzie to jedyni, którzy mogą rządzić dobrze. Jeżeli dzisiaj ze smutkiem możemy powiedzieć o naszym państwie, że nie tylko odbiega od ideału, no nie ma państw idealnych, ale także od pewnego minimum, przynajmniej w pewnych... No nie ma, bo jest kłótliwość, schodzą na manowce, ni w lewo, ni w prawo ma być, a to wiesz, a to ten mi ciastko zjadł, a to kurczaczek, a to ten kurczaczek, to jest piąta koło u wozu. To jest chciwość i pazerność grubych bab, czyli proszę państwa, grube baby, świniny, makryny, proszę bardzo, ani bardzo niedobrego pod wieloma względami stanu naszej państwowości. Ale nie mówię tego, by siać pesymizm. Wręcz odwrotnie. Mówię to po to, by powiedzieć w te świąteczne dni majowe, że jest wielka szansa na zmianę, że damy radę. Damy radę, jeśli będziemy konsekwentni, jeżeli będziemy z jednej strony szli tą drogą odnowy, a z drugiej strony byli zdecydowani wobec nadużyć, można powiedzieć, na wszystkich azimutach, także tych, które dotyczą nas. Musimy o tym pamiętać. Ta zmiana, jak już powiedziałem, zaczęła się. I pozwólcie państwo na kilka słów na temat tej zmiany. Wedle tego porządku, który tutaj przedstawiłem, to jakby odwróconego. Zacznę od spraw szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zewnętrzne. Po raz pierwszy od 27 lat, nie licząc krótkiego incydentu rządu w Ministerstwie Obrony Świętej Pamięci Aleksandra Szczygło, mamy do czynienia z pracą nad rzeczywistą odnową i rzeczywistym umocnieniem naszej armii. I to jest podstawowe. Pamiętajcie, musimy mieć silną armię. Armię, której siła musi być zdeterminowana naszym potencjałem, a pamiętajcie państwo, że państwo kraje o mniejszym potencjale niż Polska dysponują bardzo silnymi armiami i naszym położeniem geopolitycznym. Ale jest i inna dobra wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo przestaniemy być członkami NATO drugiej kategorii. Że wschodnia flanka NATO zostanie umocniona. Że wojska USA, ale także innych państw
członków NATO znajdą się także na naszym terytorium. Ale jeszcze raz powtarzam, to bardzo ważne, to przełomowe, ale musimy pamiętać o naszej armii. Poprawia się także nasze bezpieczeństwo energetyczne. Już niedługo, bardzo niedługo będziemy otwierali gazoport. To wielkie dzieło, które rozpoczęliśmy, a które później w gruncie rzeczy nie było kontynuowane. To bardzo istotna zmiana. A liczyć możemy także na nowe, bardzo korzystne dla nas regulacje europejskie. Zabiegamy. Elementem naszego bezpieczeństwa jest także przynależność do Unii Europejskiej. Traktujemy ją jako trwałą. Z prostego powodu. Dzisiaj być w Europie, to znaczy być w Unii Europejskiej. Nie ma innego sposobu. Polacy są Europejczykami. Dlatego, że są Polakami. Albo też obywatelami Polski innych narodowości. Ale realna przynależność do Europy to przynależność do Unii. Chcemy w niej być i to jest pogląd ogromnej większości Polaków. Ci, którzy dzisiaj próbują twierdzić, że jest inaczej, mówią nawet o jakichś referendach w sprawie wystąpienia z Unii, są szkodnikami, są politycznymi awanturnikami. Rząd, który dziś kieruje naszym krajem, rząd Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości, działa w sposób konsekwentny przeciwko tym poważnym kryzysom i niebezpieczeństwom, które dzisiaj funkcjonują, są obecne w Unii, w sprawie Wielkiej Brytanii.